Państwa w kolejny dzień. Zawsze tak jak się omawiamy na godzinę 18. Była mała przerwa w nadawaniu we wtorek, ale ja staram się nadawać w niedzielę, w poniedziałki, czasem we wtorki, w środę, czwartki, piątki i w sobotę robimy sobie wolne. Tak mniej więcej to wygląda. Proszę Państwa... Dzisiaj będzie dużo różnych rzeczy. Mowa o, będzie o różnych rzeczach. E, o tych sympatycznych i mądrych również, ale o tych bardziej niebezpiecznych to też zagajmy. Staramy się wypośrodkować opinie, tak żebyśmy mogli się z tym po prostu poruszać, znaleźć i żyć tak, z tymi informacjami. I, e, no, realizować swoje życie, swoje marzenia. Proszę Państwa, to co działo się ostatniej nocy, zresztą kilka nocy do tyłu na Tajwanie, to w istocie największe trzęsienie ziemi od 25 lat, magnituda 7,2 do 7,7 i największe od 25 lat trzęsienie ziemi. Jak ktoś ogląda te obrazki, to rzeczywiście trudno, trudno uwierzyć w to, co się widzi. Trudno. Domy poprzechylane, wieżowce dziwnie stoją od osi kilka metrów, pozawalane budynki, szukają ludzi. To jest jednak potężna siła i wielka tragedia. Kiedy oglądam takie rzeczy, ze świata wydaje mi się, że nasza planeta się buntuje. E, taki bunt planety przeciwko ludziom e, pokazuje swoją siłę. Tak. Jesteśmy maluczcy. Tak to wygląda. Oczywiście władze prefektury Okinawa w Japonii pierwsze odstrzeżenie w związku z tym trzęsieniem ziemi e, dla Japonii, ale Yy, mówią znawcy, że tsunami nie będzie wyższe niż 10 stop, 10 stóp, także damy sobie z tym spokój. Ja tylko Państwa informuję, tak o wielu rzeczach informuję i proszę mnie nie wiązać z, tyma, z tymi tematami, że ja spowodowałem trzęsienie ziemi albo że ja spowodowałem, że kogoś posadzili z PiSu albo z prawicy i że to ja jestem winny że ich teraz ścigają, tak jak niektórzy to robią w Chicago. Co jest dziwne, nawet jeden z moich przyjaciół oskarżył mnie, że ja w taki czy w inny sposób wypowiadam się na temat pisowców, bo to jest takie, taka enklawa pisu w Stanach Zjednoczonych, Chicago, a ja tylko przekazuję informacje i proszę mnie no, nie karać za to, że przekazuję Państwu informację, że wiele osób z Prawa i Sprawiedliwości jest postawianych w stan oskarżenia. To nie jest moja wina. Tak samo nie jest moją winą, że ja Państwu te informacje przekazuję. I takśmy się umówmy, żebyśmy to tak odbierali. Ja nie ponoszę za to winy, proszę Państwa. Ja tu siedzę, zbieram informacje dla Państwa, a wiele z Państwa mnie oskarżę, zresztą ja rozmawiałem z Jurkiem Ziębą na ten temat, on ma podobnie. Jak on zaczyna mówić, to jego oskarżają, że to on jest winny. A nie wiem skąd to państwo biorą takie rzeczy, ale tak jest. I o to ta kolejna informacja, która teraz idzie, to też proszę mnie o to nie oskarżać. I o, o nic z tych złych rzeczy, dobrze? Izrael, proszę państwa, jest wielka afera oczywiście. Izrael zbombardował ambasadę Iranu, w stolicy Syrii, Damaszku, zginęło 11 osób, w tym naczelny dowódca gwardii rewolucyjnej Iranu Muhammad Reza Zaidi. To jest potencjalnie deklaracja wojny wysunięta przez Izrael w kierunku Iranu. Coś niebywałego, ale Izrael zrobił jeszcze kilka różnych brzydkich rzeczy, łącznie z tym, że zabito nam. Obywatela Polskiego, o tym za chwilę. No ale generalnie, że Izrael zbombardował ambasadę, to jest po prostu jakieś chore już zupełnie. Bombardowanie placówek dyplomatycznych to łamanie wszystkich międzynarodowych norm i zasad. Normalnie takich rzeczy nigdy nie widzimy, przynajmniej ja jeszcze nigdy nie widziałem, żeby kraj zbombardował celowo ambasadę drugiego kraju. Ja nie wiem, czy państwo sobie w ogóle przypominają taki przypadek, bo ja nie. Czy będzie wojna? Przekonamy się. Chyba dość szybko, jak zobaczymy odpowiedź Iranu, który już zapowiedział odwet. Czego należy się spodziewać? To bezpośredni atak na Izrael przez Iran. No tak by to mogło było, jakby się to, jakby to można było ogarnąć, tak? No bo, proszę państwa, no jeżeli Izrael buduje Izrael bombarduje, czy w jakiś sposób jakikolwiek niszczy ambasadę w jakimś kraju, no to, to to są rzeczy zupełnie niesłychane. No i teraz dziennikarze mówią, że sytuacja może wymknąć się spod kontroli bardzo szybko, a najlepszym barometrem są tutaj ceny ropy naftowej, które dzisiaj chyba w granicach 90 dolarów za baryłkę. Tak, to co się dzieje. To, co się stało z ekipą wolontariuszy, która została no, zabita przez Izrael, to znaczy no, lotnictwo lub tam jakieś inne po prostu bardzo dokładne bomby, która spadła dokładnie na dach samochodu, którymi się poruszali wolontariusze i Izrael się do tego przyznał. Ale wydarzyła się jeszcze Rzecz bardzo brzydka ze strony Izraela. W ogóle zareagował na to Donald Tusk, skrytykował premiera i ambasadora Izraela. Powiedział, że podajecie naszą solidarność na prawie naprawdę ciężkiej próbie. Tragiczny atak na wolontariuszy i wasza reakcja budzą zrozumiałą złość, napisał. Wcześniej minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski skomentował wpis ambasadora Izraela w Polsce. I powiedział mu, że radziłbym mu więcej umiaru i pokory. To jest czas dla niego raczej na przepraszanie, a nie nakręcanie emocji, podkreślił. W strefie gazy w poniedziałek zginęło siedmioro pracowników organizacji humanitarnej World Central Kitchen. Wśród nich był Polak Damian Sobul. Ambasador Jakow Livn we wtorek skomentował wpis marszałka Sejmu, Krzysztofa Bosaka, który oskarżył Izrael o zbrodnie wojenne. I on napisał, że skrajna, ten, Izrael, ten Żyd napisał, że skrajna prawica i lewica w Polsce oskarżają Izrael o morderstwo. A Bosak napisał, do dziś nie zgodził się potępić masakry dokonanej przez Hamas 7 października. Przypomniał też zachowanie jego i tak dalej. I wspomniał o braunie. A cóż to ma do rzeczy? jeśli Izrael zabija, się jeszcze do tego przyznaje, tak? I jeszcze ma pretensje do innych, to tak jak mówił Sikorski, po prostu więcej pokory i raczej tu się oczekuje słowa przepraszam i odszkodowania, proszę państwa. Niech Żydzi płacą. Jak zrobili coś źle, to powinni za to zapłacić. Obojęcie w jakiej formie. Zapłata jest oczekiwana. Jeżeli ktoś kogoś morduje w jakikolwiek sposób, to musi ponieść za to konsekwencje. Tusk mówi, że wasza reakcja budzi zrozumiałą złość. E, mówi do premiera e, Netanyahu, panie ambasadorze Livn i Netanyahu. Zdecydowana większość Polaków okazało pełną solidarność z Izraelem po ataku Hamasu. Dodał, że tragiczny atak na wolontariuszy i wasza reakcja budzą zrozumiałą złość. Bezstronni cywili, cywile zostali zaatakowani i zabici w operacji, do której przyznała się już Armia Izraelska. Być może ktoś, kto nie stanowił bezpośredniego zagrożenia dla większej grupy osób, być może była to gotowość do poświęcenia siedmiu szlachetnych. Bo tam takie informacje dociekają, że tam była jakaś osoba w pobliżu i oni już się nie liczyli z nikim, żeby tylko zlikwidować tą osobę, więc poświęca się siedmiu szlachetnych, Bogu Ducha winnych cywili po to, żeby zabić jednego terrorystę. I Sikorski mówił, to ja nie znam takiego systemu etycznego, w którym to jest w ogóle uzasadnione. Takie działanie dodał budzi jego moralne oburzenie. Za to Izrael powinien przeprosić i wypłacić oszkodowanie, jeśli są takie fakty, które, no, które zaistniały. Jeszcze wyjdą na pewno nieraz inne fakty. No, proszę Państwa, zabić przedstawicieli organizacji humanitarnej i jeszcze, jak to się mówi w polskim języku, jechać jak po łysej kobyle w swoich oświadczeniach w stosunku do państwa, któremu się to zrobiło, no to jest nie tylko brak pokory, ale zwykłe chamstwo. To już brak kultury, to już mało powiedziane, tak? Za takie coś to są noty ostre dyplomatyczne i państwo powinno o wiele bardziej ostro reagować za... Ja, ja państwu powiem, jeżeli ja bym był szefem rządu, no to jest persona non grata kogoś tam z tej ambasady izraelskiej w Warszawie. To za takie pyskowanie i chamstwo powinno się lecieć z danego kraju do siebie tam, żeby się zastanowić nad tym, co się mówi. Tylko, że ich retoryka jest taka sama. Tak samo będzie y, m, mówił Netanyahu i tak samo jego ambasador. Tak. Y, to jest retoryka żydowska stosowana od wielu lat, od dziesiątków lat, proszę Państwa, w stosunku do nas, do Polaków i narodu polskiego. Chciałem Państwu zaprezentować materiał. Minister Obrony Narodowej za chwilę coś powie, dlatego że on twierdzi, że cała Europa powinna pójść w tryb produkcji wojennej. Po prostu yy, zmienić i dostosować warunki gospodarcze do trybu wojennego. Jakbyście Państwo w to nie, nie wierzyli, to to jest świeża wypowiedź. Bardzo proszę posłuchać. Europa powinna przestawić swój tryb gospodarki na tryb bezpośredniego zagrożenia wojną. Przestawić swój tryb gospodarki na tryb bezpośredniego zagrożenia wojną. Tak, mamy tutaj już wypowiedź ministra, wicepremiera rządu polskiego. Jakby Polska nakręca tą spiralę zbrojeń i wypowiada się już w imieniu Europy. Tak? Czyli widać tutaj pęd. I to dosyć mocny pęd widzimy podobny pęt ze strony Rosji. Także, proszę Państwa, chciałem teraz, żeby Państwo wysłuchali wypowiedź znanego człowieka, Państwu, mam nadzieję, i który, ja bym w ogóle chciał się zapytać, czy Państwo po wysłuchaniu tej wypowiedzi, Jesteście w stanie zająć stanowisko, czy rzeczywiście by się tak stało, jak ten pan powiedział? Posłuchajmy go. Wystarczy jedna mała bombka, nieduża, w jakiejś małej miejscowości przygranicznej spadnie. Skala lęków, które się wytworzy, spowoduje, że 10 milionów ludzi z Polski wyjedzie. Na to nie pomoże? Ale to nieważne, czy na to pomoże, czy nie. Znaczy, to nie jest kwestia. Tego czy mamy przeświadczenie, już nie mówiąc o tym, że oczywiście, dopóki te NATO się ruszy czymkolwiek, bo ja nie mówię o konflikcie zbrojnym w rozumieniu tradycyjnym, że ktoś wchodzi na nasz teren, a więc NATO by musiało odpowiadać. Nie. Ja mówię o zwykłej rzeczy. Spadła jedna bombka. Panie czy pan uważa, że jak spadnie jedna bombka, to Polska odpowie na agresję Rosji 100 bombkami? No chyba choinkowymi. Po pierwsze, nie my podejmiemy decyzji o tym, czy będziemy w kogokolwiek strzelać. Bo na naszym terenie są obce wojska, i jesteśmy w strukturze NATO, więc kto podejmie decyzję? NATO. Więc NATO stwierdzi, że za jedną bombkę nie będziemy umierać, wystarczy jedna mała bombka. Tak, proszę Państwa, pytanie jest, czy rzeczywiście gdyby spadła jedna mała bombka, no oczywiście to jest sarkazm na Polskę, czy rzeczywiście Polacy by się tak przestraszyli, że 10 milionów Polaków by uciekło z Polski. I to bardzo interesuje, dlatego że e, przypominam sobie okres II wojny światowej, gdzie cały rząd i, i w ogóle wszyscy oficjele najważniejsi zostawili Polskę i wyjechali chyba tam do Rumunii, wszyscy uciekali, ale oni się do tej ucieczki przygotowywali już wcześniej, e, bo trzy tygodnie przed 1 września były już wysyłane meble i kosztowności ich za granicę. Także oni już wcześniej się do tego przygotowali. I, i czy czasami nie byłoby tak, że po prostu cały rząd by uciekł, a Polacy by tutaj zostali? Tak? No. To tak tylko można sobie dywagować na ten temat. Yy, tutaj pan, pani Mira pisze, że może właśnie o to chodzi, żeby zrobić miejsce innym żeby przestraszyć tak nas i inni zaraz przyjdą, no bo jakby będą uzupełniać te miejsca puste, tak? Ja państwu powiem, że czasami trudno to ogarnąć w ogóle racjonalnym myśleniem. Chcę chwileczkę zatrzymać się przy takim problemie rolnictwa, dosłownie. Dwa kawałki Państwu puszczę, bardzo interesujące. Pan Kołodziejczak się wypowie, dlatego że on jest wiceministrem i on ma dostęp do tych informacji. Kiedyś nie miał i widzę i teraz jak to wszystko poczytał sobie, no i mówi nam, on mówi prawdę. Będziecie może Państwo zaskoczeni tym, co powie Kołodziejczak za chwilę, ale warto tego posłuchać. Patologia. Jakoś, to nie jest patologia, to jest proszę pana przestępstwo. Polska jest jedynym krajem, który nie może eksportować do krajów Unii Europejskiej, nie może wywozić ziemniaków. Wie pan, przez wiele lat wmawiano, że to przez małe gospodarstwa. Nie możemy sprzedawać ziemniaków? Nie możemy. Do żadnego kraju do ża Unii Europejskiej? Nie możemy, musimy spełnić odpowiednie procedury, bo mamy rzekomo chorobę, która nazywa się bakteriozą ziemniaków, która występuje w całej Unii Europejskiej i przyjechała do Polski też z zagranicy. I wie pan, wmawiano, że to mali rolnicy mają problem z bakteriozą. A ja mam tutaj raport, Gospodarstw, firm, które dostają rekompensaty za to, że mają bakteriozę. I to są same wielkie gospodarstwa. Czyli w Polsce opłaca się mieć chorobę kwarantannową ziemniaków, bo na przykład właściciel gospodarstwa, który tutaj jest na liście, dostaje 3 miliony złotych na rok za to, że ziemniaki wykopie, zutylizuje i dostaje za to rekompensatę. I ten sam człowiek działa, w, czy ojciec tego człowieka działa w stowarzyszeniu, które jeździ po kraju i mówi, to przez małych rolników nie możemy eksportować. Ale to jest jakaś ziemniaków. patologia. To nie jest patologia, to jest proszę pana przestępstwo. Także widzą Państwo, w radiu Zetu pana Rymanowskiego, pan Kołodziejczak zaczyna mówić pewne rzeczy, o których myśmy w ogóle pojęcia nie mieli. Bo kto to kiedy mówił w ogóle gdzieś w środkach masowego przekazu o takich rzeczach, że Polska na przykład nie może eksportować ziemniaków? A teraz usłyszymy pałak, pana Kołodziejczaka w innej wypowiedzi. Uważam, że bardzo mądrej, bo on po prostu powiedział prawdę. Rolnictwo Ukrainy weszło do Unii bez negocjacji. Tak, to prawda. A tam ziemia jest trzy razy bardziej żyzna, gospodarstwa 40 razy większe i koszty produkcji dużo, dużo niższe. Największe gospodarstwo na Ukrainie to prawie milion hektarów. 96 agroholdingów, które uprawiają ponad połowę obszaru Ukrainy, które są właścicielami linii kolejowych. Pociągów, bocznic, nie infrastruktury. To, nie są to, to jest, rodzinne gospodarstwa rolne? To są potężne gospodarstwa, których właścicielami są no też międzynarodowe firmy, fundusze inwestycyjne. Czy my mamy szansę konkurować z ukraińskim rolnictwem? Nie mamy szans. Rolnictwo ukraińskie jest w stanie zdestabilizować rolnictwo w każdym państwie Unii Europejskiej. I to jest bardzo niebezpieczne, bo tego nie przeżyją normalne uh -huh. gospodarstwa rodzinne. Upadną, błynność, upadną. upadną. Tak. one w konsekwencji trafią do. Dużych koncernów przyjdą firmy, wykupią, i my w Polsce nie będziemy mieć wpływu na produkcję żywności. Rolnictwo. On już sobie zdaje z tego sprawę, bo w tej chwili nawet bo już się mówi, że Ukraina do Unii Europejskiej, i tak dalej. W momencie, kiedy Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej, mamy po rolnictwie w Polsce. No taka jest prawda. I tutaj w zasadzie, no bo to jest wolny handel, tak? Ukraina zdestabilizuje całą Europę w rolnictwie. Dlatego, że nikt nie ma do niej szansy. Chodzi o te czarnoziemy, które są bardzo głęboko. Ten czarnoziem na polach czasami jest do głębokości dwóch metrów, proszę Państwa. To wystarczy mocniej zaorać i nie, nie trzeba żadnych nawozów stosować do tej ziemi. Także nie jesteśmy w stanie konkurować z Ukrainą w ogóle. Żadne państwo w Europie. I Ukraina, jeżeli wejdzie do Polski, to jest to jest właśnie koniec rolnictwa w Unii Europejskiej. To będzie postępująca destabilizacja. Ktoś się pytał, kim jest ten pan Kołodziejczak, wiceministrem, ten, który mówił wiceministrem rolnictwa. To jest prezes Agrounii, takiego znanego, znanej organizacji rolniczej. Proszę Państwa, w tej chwili chciałbym się zająć tematem, który spędza sens powiek wielu, wielu osobom, które się po prostu boją, kombinują na wszystkie możliwe sposoby, co zrobić, żeby uniknąć kary. A mówię o politykach polskich z prawicy. Zadałem Państwu dzisiaj pytanie na ankiecie, czy partie zjednoczonej prawicy z PiSu powinny być rozliczane przez wymiar sprawiedliwości. I czy ci winni powinni być skazywani? 92% odpowiada, że tak. Mamy już 1129 głosów. Bardzo proszę Państwa o udział w ankiecie. A teraz chciałbym powiadomić Państwa, że Najwyższa Izba Kontroli wysyła zawiadomienie do prokuratury, które dotyczy Morawieckiego, czyli byłego premiera Polski, Polityków Prawa i Sprawiedliwości. I to jest... Wynik kontroli Najwyższej Izby Kontroli, który jest porażający i ujawnia cały mechanizm korupcyjny. Najwyższa Izba Kontroli kieruje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa m.in. wobec byłego premiera Mateusza Morawieckiego przez przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w zakresie przyznawania wsparcia samorządom. Równocześnie w środę Najwyższa Izba Kontroli ma skierować zawiadomienie do prokuratury w innej sprawie zakupu środków ochrony indywidualnej w związku z przeciwdziałaniem tym covidowym wówczas. Także to zawiadomienie ma dotyczyć Morawieckiego i Sasina. Wiedzą Państwo, to był wtedy ten czas pandemii, kiedy rząd Polski jakby zablokował w większości import, na przykład maseczek różnych takich rzeczy do ochrony, tych płynów do rąk do mycia i tak dalej. Natomiast generował ogromne koszty tego zakupu w Polsce. O to tu chodziło. I niecertyfikowane maseczki, proszę Państwa, po 10 zł. Nie wiem, czy Państwo to pamiętacie. Płyny do mycia rąk po 70 do 100 zł. Tak na początku było. To była jakaś masakra. Najwyższa Izba Kontroli w wyniku analizy materiału dowodowego zgromadzonego w toku kontroli dotyczącej prawidłowości zapewnienia jednostkom samorządu terytorialnego finansowania zadań publicznych i wsparcia finansowego samorządów przez państwo w okresie reform podatkowych i odbudowy gospodarki po epidemii kieruje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa m.in. z artykułu 231 kodeksu karnego wobec byłego prezesa Rady Ministrów Byłej minister finansów, byłego wicepremiera, wiceministra finansów oraz innych funkcjonariuszy państwowych odpowiedzialnych za wskazane działania przekazano w dzisiejszym komunikacie Najwyższej Izby Kontroli. Uderzenie jest po najwyższych czynnikach władzy poprzedniej. Przedmiotem zawiadomienia jest przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązków służbowych, w tym samym działanie na szkodę interesu publicznego samorządów w zakresie przyznawania samorządom wsparcia z rezerwy ogólnej, a także dofinansowania samorządów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, stworzenie mechanizmów w obszarze finansowania zadań publicznych realizowanych przez samorządy z naruszeniem przepisów czym doprowadzono do strat na poziomie samorządów o wartości nie mniejszej niż uwaga, 4 miliardy złotych, 4 miliardy zdefraudowanych pieniędzy, które należały się samorządom. To są takie części informacji, które się pojawiają i które mówią o tym, jaka jest skala jaka jest skala zaniedbań i działań przestępczych ubiegłego tego rządu no, prawicowego, tak, który był. Skala jest złodziejstwa nieprawdopodobna. Ja Państwu coś powiem. Są ludzie, którzy piszą do mnie, a co robiła Platforma Obywatelska, kiedy oddawała władzę czy pan pamięta 2015 rok? Oczywiście, że pamiętam. Oczywiście, że pamiętam. Sam wówczas głosowałem na prawo i sprawiedliwość, bo wszyscy mieliśmy dość tego, co zrobiła Platforma Obywatelska, jak kradła i tak dalej. Był rok 2015, tak? I powiem państwu jedno, że jeśli wówczas, Jarosław Kaczyński po objęciu władzy rozliczyłby Platformę Obywatelską tak jak oni teraz, ci, których miał rozliczać, to ci teraz rozliczają ich. Prawdopodobnie może za to, że Kaczyńskich nie rozliczył. Rozumiecie Państwo, sytuacja jest paradoksalna. Po prostu pewne rzeczy należy zrobić w życiu. Kaczyński odpuścił im. Po prostu im odpuścił. I teraz można by powiedzieć, że to jest jeden z większych błędów politycznych, które popełnił. Tak też można interpretować tą sytuację, którą mamy. Więc mamy tutaj sytuację również w Stanach Zjednoczonych, gdzie mieszkańcy pewnego stanu w USA zaczynają się zastanawiać, czy oni podlegają traktatowi NATO. I czy będą w razie jakich, jakiegoś konfliktu chronieni? Proszę sobie wyobrazić, że jeden ze Stanów Amerykańskich jest poza traktatem NATO. W Stanach Zjednoczonych istnieje region, który nie jest objęty zapisami artykułu 5 NATO. To najdziwniejsza rzecz, mówi ekspert David Santoro wskazując na Hawaje jako możliwy cel ataku w ewentualnym konflikcie światowym. Wyjątkowi, wyjątkowy w, w skali całego sojuszu północnoatandyckiego region na ten region zwracają uwagę dziennikarze telewizji CNN. Okazuje się, że pomimo ciągłego rozwoju NATO i tworzenie kolejnych zapisów rozszerzających zakres współpracy, jeden ze stanów USA nie jest elementem jednego z najważniejszych punktów całego traktatu. Gdyby obce morcarstwo zaatakowało Hawaje, powiedzmy bazy marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych w Pearl Harbor lub kwaterę główną dowództwa Indopacyfiku na północy na północny zachód od Honolulu, członkowie Sojuszu Północnoatlantyckiego nie byliby zobowiązani do stanięcia w ich obronie czytamy. Swojego zdziwienia nie ukrywa między m.in. Dawid Santoro, prezes think tanku Pacific Forum, mającego siedzibę w Honolulu. Zdaniem eksperta, większość mieszkańców wyspy nie zdaje sobie sprawy, że technicznie nie są członkami NATO. To najdziwniejsza rzecz, stwierdził. Ludzie mają tendencję do zakładania, że Hawaje są częścią Stanów Zjednoczonych i dlatego podlegają NATO. Jak wyjaśnił Santoro, istnieje jeden argument, który odpowiada za uwzględnienie Hawajów, a mianowicie fakt, że nie są one częścią Ameryki Północnej. Chodzi o zwrotnik raka. Oznacza to, że obrona dotyczy wszystkich terytoriów, również wyspiarskich, które znajdują się na północnym Atlantyku, na północ od zwrotnika raka. No, ale to jest problem Hawaj, nie polski. To tylko jako ciekawostkę Państwu podaję. To, co słyszy się na mieście, no jak się mówi, że słyszy się na mieście, to w Warszawie. Tam gadają na mieście. Że łagodnie to już było. Ziobryści biorą, bronią się w tej chwili sami na konferencjach zaciekle, czy to jest prawda oczywiście, że Fundusz Sprawiedliwości. No teraz jest problem i tego w Funduszu Sprawiedliwości nikt w pisie bronić nie chce, bo on był oddany pod ziobrystów i lasy państwowe. Ale afery Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, NCBR-u tak zwanego chodzi o przyznawanie grantów firmom związany z partią republikańską Adama Bielana. Tu następna afera. Też PiS nie ma zamiaru bronić. Te dwie historie, w których rączki upaprali sobie ich koalicjanci i to właśnie prawo i sprawiedliwość będzie starało się strząsnąć siebie to błoto za wszelką cenę. W PiS wszystko wiedzieli od początku do końca. I to są dwie sprawy, które ich teraz ochlapią. Ale oni będą robić wszystko, żeby nie dać się ochlapać. Za chwilę zaczną się odcinać od tych swoich koalicjantów. Za chwilę się okaże, że właściwie z panami od ziobry się w ogóle nie znają. I w ogóle nie wiedzą, kto to jest ziobro. Taka jest polityka, proszę państwa. Będą się wypierać wszystkiego. Można by powiedzieć, że prezes PIS-u Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki są bez pomysłu, ale podobno mają plan. Plan mają. Nieoficjalnie mówi się, że szykują się na klęskę. Jarosław Kaczyńscy i politycy PIS-u w Sejmie i są jakby w rozsypce. Przytrafiło im się najgorsze, co może spotkać polityków. Przemysław Czarnek może próbować ich jeszcze bronić. Ostatnio powiedział, że jeżeli wyrzucą ziobrystów ze Zjednoczonej Prawicy, to on też odchodzi. Ale jak mogą wyglądać kolejne fazy rozliczeń? Villa Plus, wspominając słynny program Ministerstwa Edukacji, w którym przyznawano sowite dotacje związane z Prawicą, organizacją, to te służby specjalnej skarbówki są w akcji. Kilka tych willi trzeba będzie zwrócić, podobno. Więc jakby spełnia się ten koszmar tłustych kotów, jak to mówią, tłustych kotów Kaczor Kaczyńskiego. Żarty się skończyły i zrozumieli to już nawet politycy z zachłannej prawicy, którzy po wyborczej porażce zapewne po cichu liczeli, że akurat w tej sprawie Tusk słowa nie dotrzyma. Tymczasem działania prokuratury i ABW wskazują na to, że obiecany przez premiera rok temu program Cela Plus właśnie ruszył, a lista jego beneficjentów z każdym dniem będzie się wydłużać. Stąd zapewne strach, który zapadł i złapał za gardła czterech tenorów suwerennej Polski, jakiego ozdoby Kaleta i Goska, sprawił, że na konferencji w obranie czci i cnoty Zbigniewa Ziobry brzmiery jak chór, popiskując niczym nastolatki w stanie mutacji. Jak napisał jeden z dziennikarzy. Bodnarowcy mówili, oni, oni na tej konferencji mówili od Ziobry, że bodnarowcy napadli na dom ministra Zbigniewa Ziobry w trakcie jego poważnej choroby. Zakleili kamery, zniszczyli dom i zabrali tablety jego dzieciom. Czy to jest państwo prawa? Czy to jest europejskie uśmiechnięte państwo? Piał do mikrofonów Sebastian Kaleta, potwierdzając starą jak świat prawdę, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, tudzież od siatki. To co oni robili ludziom, ogromnej ilości obywateli polskich, to teraz im robią i oni, no właśnie, to jest ten punkt siedzenia. Takie bowiem widoki na przyszłość ma przed sobą wielu notabli poprzedniego obozu władzy i przed takim zagrożeniem strzecz miały polityków zachłannej prawicy próby zabetonowania układu ziobry w prokuraturze krajowej. Odpowiedni ludzie na odpowiednich stołkach mieli zapewnić bezkarność swoim i gwarancję że sprawy niewygodne dla ekipy Kaczyńskiego będą przez usłużnych prokuratorów traktowane z tą wyrozumiałością i pobłażliwością. A teraz, proszę Państwa, to co się dzieje, komunikat z dzisiaj, no to jest absolutne trzęsienie ziemi. O Pegazusie już mówiłem kilka razy, ale to co się stało teraz, ten komunikat to zmroził wszystkich proszę posłuchać nadciąga co no to polityczne trzęsienie ziemi nowe fakty w sprawie listy pegazusa na liście osób które za rządów zjednoczonej prawicy objęte miały być kontrolą operacyjną i podsłuchami z wykorzystaniem systemu pegasus znajduje się ponad 100 osób tylko niewielka część z nich prokuratura w najbliższych dniach, teraz na dniach, zamierza powiadomić o tym, że były podsłuchiwane. Pegazus, proszę Państwa, to nie jest tylko posłuch, to jest narzędzie totalnego, totalnej inwigilacji. Ja już to kiedyś tłumaczyłem. Po prostu komórka zostawiana w domu słyszy wszystko, co się dzieje. Gdziekolwiek z nią pójdziecie przy pomocy komórki wchodzi na nasze e-maile i tak dalej, przeprowadza totalną cyfrową inwigilację. Niektóre nazwiska z racji na bezpieczeństwo państwa nigdy nie zostaną ujawnione, kto, został, kto był podsłuchiwany przez Pegazusa. Wynika z informacji Onetu, Onet to podaje. Wśród stu kilkudziesięciu osób, wobec których służby miały używać Pegazusa, są m.in. politycy zarówno ówczesnej opozycji, jak i rządzącego wówczas obozu Prawa i Sprawiedliwości. Na liście Pegasusa znajdować się ma cała masa osób aktywnych publicznie, w tym PR-owcy, lobbyści, obywatele obcych państw, dyplomaci oraz oficerowie kontrwywiadu. Z raportu dotyczącego stosowania kontroli operacyjnej i podsłuchów wynikać ma jasno, że każdy przypadek zastosowania Pegazusa miał odniesienie do postępowania prokuratorskiego. W ocenie autorów dokumentu w wielu przypadkach argumentacja miała być jednak denta i naciągana, a stosowane środki inwigilacji niespółmierne do kategorii toczących się spraw. Traktowano tych ludzi z założenia jak terrorystów, dlatego że Pegasus był kupiony jako broń, przeciwko terrorystom. Nadciąga polityczne trzęsienie ziemi, którym ma być ujawnienie przed rząd Tuska raportu dotyczącego stosowania kontroli operacyjnej i podsłuchów przez służby specjalne w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy. Dokument ten jest już gotowy i ma być w dniach najbliższych przekazany do Sejmu. Taką zresztą zapowiedź złożył tuż przed Wielkanocą minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Więc Bodnar powiedział, że jest po bardzo intensywnych rozmowach z panem ministrem koordynatorem Tomaszem Siemoniakiem, który z kolei rozmawia ze służbami specjalnymi. Jesteśmy przygotowani na konkretne działania zaraz po świętach, mówi w ubiegły piątek Bodnar, informując, że w najbliższych dniach prokuraturę wyśle listy polocone do około 30 osób, powiadamiając ich o fakcie, że były podsłuchiwane przy pomocy Pegazusa. To, co tłustym kotom Kaczyńskiego śniło się jedynie w najgorszych koszmarach, staje się rzeczywistością, w której prawo i sprawiedliwość nabierają właściwego znaczenia. Gdy rok temu rządzący wówczas politycy oglądali występ ówczesnego lidera opozycji w TVN24 śmiechom i żartą pewnie nie było końca, wtedy jeszcze nic nie wskazywało na to, że jesienią Prawo i Sprawiedliwość odda władzę. A co zapowiadany przez Donalda Tuska program Cela Plus wydawał się jedynie barwnym retorycznym zwrotem. I teraz proszę Państwa lider koalicji obywatelskiej zapowiadał, że Cela Plus będzie programem lepiej przygotowanym od Willi Plus autorstwa przemysła czarka obejmie wszystkich, którzy w sposób tak bezprzykładny i tak, można by powiedzieć, świetnie zorganizowani, jeśli chodzi o pieniądze, zbudowali ten system dojenia państwa. No, zobaczymy. Tylko tyle i aż tyle, bowiem w historii trzeciej RP dużo było mówienia o rozliczaniu nieuczciwych polityków, zdecydowanie mniej było działania. To sprawiało, że za każdą kolejną zmianą władzy z jednej strony rosło poczucie bezkarności, z drugiej za coraz większa była zachłanność polityków na rozmaite państwowe frukta. Nikt jednak w zawłaszczonym państwie nie, szed, nie doszedł tak daleko jak Jarosław Kaczyński, tworząc najbardziej zdegradowany system władzy po 1989 roku. I taka jest prawda, proszę Państwa. Ostatnie działania prokuratury, w tym przeszukania w domach polityków zachłanej prawicy mogą być dla nich szokiem. Z pewnością nie to mieli na mieści, na myśli, gdy, gdy przez lata wygłaszali slogan o tym, że wszyscy są równi wobec prawa. Za ich rządów prawo było dla maluczkich, bo władza stała ponad prawem. To, co tłustym kotom Kaczyńskiego śniło się jedynie w najgorszych koszmarach, staje się teraz ich rzeczywistością. Ta nowa ekipa władzy w tej chwili z każdą kolejną decyzją potwierdza swoją determinację w rozliczaniu poprzedników. I nic nie zdają się pochukiwania Kaczyńskiego o całkowicie nielegalnych działaniach prokuratury i służb specjalnych. Zaklinacze rzeczywistości tutaj nie działają, którzy jakby Próbują chronić swoich ludzi przed prokuratorskimi zarzutami. Być może zrozumieli to także wszelkiej maści polityczni gangsterzy, którzy za zgodą Bosa z Nowogrodzkiej zrobili sobie z Polski prywatne państwo. Parasol ochronny, który mieli nad sobą, się złożył. 15 października, mając e, dość kolejnych afer i skandali, jakby ludzie zagłosowali. Poznaliśmy szczegóły konkursu na dotację z Funduszu Sprawiedliwości, która wygrała Fundacja Profeto, a do którego, jak twierdzi prokuratura, w ogóle nie powinna zostać dopuszczona. Prokuratura ustaliła, który z podejrzanych za co odpowiadał i co wypisywał w dokumentach by fundacja prowadzona przez księdza Michała O. mogła wygrać. To robi prokuratura. I proszę mnie nie osądzać od dzisiaj wiary, że jestem niekatolicki, że osądzam, że ja oskarżam księdza Michała O. o coś, on jest szefem tej fundacji, profeto, czego on się nie dopuścił. E, powiadamiam tylko Państwa, że siedzi, został oskarżony i, i zamknięto go. Siedzi w areszcie tymczasowym. Mamy tutaj sytuację dosyć interesującą, w tym z Funduszu Sprawiedliwości, dlatego że mamy świadka koronnego. Proszę Państwa, świadek koronny jest jednym z dyrektorów Funduszu Sprawiedliwości, który od Trzech lat. Od trzech lat pod okiem Ziobry zbierał materiały na Ziobrę i na to, co się funduszu na tych wszystkich ludzi, którzy wokół funduszu, czyli to Ziobro też był, bo podlegał pod niego ten fundusz i inni jego wiceministrowie i inni ludzie zaangażowali. E... Tomasz M. to był i on zbierał od trzech lat dokumenty, które teraz przejęła prokuratura i oskarża tych, którzy dopuścili się defraudacji. W śledztwie prowadzonym od 19 lutego do tej pory prokuratura sformułowała zarzuty przeciwko siedmiu osobom księdzu Michałowi O oraz Urszuli D, Karolinie K, Tomaszowi M, Wojciechowi Z, Marcinowi M, a także Piotrowi W. Jaka rola była poszczególnych osób? Jakie pełniły funkcje w czasie, które dotyczą zarzuty, czyli po pierwszej połowie 2020 roku, kiedy przyznawano dotacje? W tym konkretnym konkursie tej fundacji Profeto do wygrania było 50 milionów złotych. Fundacja Profeto otrzymała 43 miliony złotych, bo o tyle wnioskowała. Jednak w kolejnych latach aneksami do umowy zwiększono tę kwotę ponad dwukrotnie do ponad 98 milionów złotych. Pamiętajmy, proszę Państwa, że to są pieniądze publiczne. Przeznaczone miały być na ofiary przestępstw. A nie tak jak chciała wybudować Fundacja Profeto na studio jakieś tam radiowe czy z halę widowiskowo-sportową itd., itd. Te środki, które wędrują na konkretny cel z takich funduszów rządowych, z pieniędzy publicznych są specjalnie sprawdzane. I nie można sobie po prostu naginać tego. Więc ta fundacja miała do wybrania 98 milionów, ale wszystkich pieniędzy nie udało jej się wybrać. Wybrali 66 milionów złotych i właśnie z tej, ta suma, z tej sumy są, biorą się prokuratorskie zarzuty. Dalsze wypłaty wstrzymało nowe kierownictwo resortu. Ksiądz Michał O, prezes Fundacji Profeto, która wnioskowała o dotację z Funduszu Sprawiedliwości i on dostała. I prokuratura tutaj mówi, zarzuca mu, że brał udział w ustawieniu konkursu wspólnie z urzędnikami i wymienia tych funduszy z urzędników ministerstwa. Wyobrażacie coś podobnego? Tomasz M, który był dyrektorem całego departamentu Został później przewodniczącym komisji konkursowej, teraz jest świadkiem koronnym i po prostu wszystkich ich sypie. Wsypał oczywiście księdza Michała O. To nie te pretensje do mnie, bo Chicago zawsze ma do mnie pretensje, że najeżdżam na księdza, tylko miejcie pretensje do niego i do prokuratury. Ja wam tylko czytam. Jest w więzieniu w tej chwili. Proszę Państwa, to, to było wspólnie z porozumieniem, właśnie z urzędnikami ministerstwa. To po prostu jest afera niebywała. Tutaj no, już są areszty. Ludzie pójdą siedzieć do więzienia po prostu. Niektórzy i tak się to skończy, bo odzyskanie tych pieniędzy jest prawie niemożliwe. 66 milionów złotych zdefraudowanych. Zadałem Państwu dzisiaj pytanie, czy partie zjednoczonej prawicy z prawem i sprawiedliwością powinny rozliczyć, powinny być rozliczane przez wymiar sprawiedliwości i ten wymiar sprawiedliwości ma skazać winnych. Jest 1600 głosów, 1600 uczestników naszej ankiety. I 92% z Państwa jest za tym, aby skazać winnych. Także kończę ankietę. Ankieta mamy 1600 głosów ponad. Ankieta pojawi się w tej chwili na czacie. Na końcu, proszę Państwa... Historia z morałem dla Państwa. Historia z morałem. Proszę się wsłuchać. Nie wiem, czy Państwo lubią historię z morałem, ale krótka historia z morałem. Można ją w sumie powiedzieć w 60 sekund. Postaram się mniej więcej w tyle to zrobić, ale on dorobił małe przerwy. Mały ptaszek, który leciał na południe w porze zimowej, z powodu niskiej temperatury zaczął spadać w dół, bo zamarzał tak i spadł na ziemię nieopodal gospodarstwa. Przechodząca obok krowa zrobiła na niego kupę, no tak, po prostu obok trochę, no ale wiadomo, że kupa ciepła. I po jakimś czasie ptaszek zaczął czuć się lepiej, Gdyś zrobiło mu się cieplej. Nie? To była świeża kupa krowia. Kto się nie pośliznął na tej, na kupie krowiej, nigdy to niech rzuci kamieniem. Zaczął jednak ten ptaszek, który wylądował w tej kupie krowiej, zaczął pogwizdywać i usłyszał to kot, który podbiegł i oczywiście skonsumował ptaszka, zjadł ptaszka. I teraz możecie się mnie zapytać, mój Boże, co to za morał w ogóle jest, tak? No i ja Państwu powiem, co to jest za morał. Otóż nie każdy, kto na Ciebie sra, jest Twoim wrogiem. I nie każdy, kto wyciąga Cię z gówna, jest Twoim przyjacielem. A co najważniejsze, jeśli jesteś w głębokim gównie, najlepiej trzymaj gębę na kłódkę. Uważam proszę Państwa, że jest to rzeczywiście historia z morałem, która może się przydać. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejne vlogi. Widzimy się o 18.00. To są dwa kciuki dla Państwa. Wielkie serducho. Oczywiście bijące. Ciekawe ile dzisiaj serduszek dostanę. Mają Państwo historię z morałem na końcu. Ktoś by powiedział, że gówniana, ale morały bywają też gówniane, proszę Państwa, ale akurat ten to chyba nie taki, nie taki do końca. Ktoś się mnie pyta, czy ja mam dwukolorowy t-shirt. Ja wiem, chyba tak. Chyba dwukolorowy. W każdym bądź razie postaram się poprawić i jeżeli to Państwu przeszkadza, że mam dwukolorowy t-shirt, to ubiorę jednokolorowy następnym razem. Dziękuję serdecznie Państwu. Pozdrawiam Polonię na całym świecie. Polonię w Stanach Zjednoczonych i w Chicago. Eee, oczywiście. Ktoś pisze, że Izrael jest bezkarny. No, tak by na to wychodziło. E, proszę Państwa, no wszystkich Państwa, którzy mnie oglądacie z Polski też pozdrawiam bardzo serdecznie. E, ktoś napisał, że sytuacja jest gówniana, ale stabilna. No, jeśli przeżyjemy, to będzie stabilna, ale ja myślę, że idzie ku lepszemu. Tak mi się wydaje. Dziękuję Państwu serdecznie. Pozdrawiam wszystkich. Kłaniam się milko.